Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Otworzymy sobie piątą, ostatnią część Boxa Ekstraklasy, T-Mobile Ekstraklasa 2014-2015. Za Boxa dałem 195 zł, no niestety cena rynkowa jest taka, nie inna. Trzeba było się wywalić i no otwieramy, zobaczymy co trafimy. Mam nadzieję, że dzięki temu uzbieramy powiedzmy jedną, nie no może dwie trzecie kolekcji, o tak. Tak bym to mniej więcej określał. W tej chwili najlepszymi kartami, jakie mamy, to jest 5 kluczowych zawodników. Mamy też no, troszeczkę trenerów, mamy ulubieńców fanów, mamy mistrzów obrony. No i mamy tutaj, tak jak widzicie, taką wieżę, karcianą wieżę. Mam nadzieję, że już nie jeden klub jest tam w komplecie. No cóż, ostatnie 10 saszetek. Boxa już można wyrzucić do śmieci. Panini obiecało nam, że w jednej na 100 saszetek trafimy top mistrza. Nam ten top mistrz jeszcze nie wpadł. Box. No zobaczymy jaki będzie box. Mam nadzieję, że ten box da nam właśnie tego top mistrza i będę zadowolony. O tak powiem. Ho, 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 co to jest? Mistrz obrony, zobaczcie, Prusak, Sergiusz Prusak, to chyba będzie nasza powtórka, to jest zawodnik Górnika Łęczna. Zobaczmy dalej, mamy tutaj Jagiellonię, mamy tutaj Gieksę Bełchatów, mamy zawodnika Pogoni Szczecin, mamy gościa z Zawiszki i na koniec Legia Gdańsk. Ale wy macie tam bicie ze mnie z tyłu. Dobra, nieważne. Lechia Gdańsk? Nie, to jest Legia Warszawa. Legia Warszawa, schodząca gwiazda i to jest Andrzej Duda. Andrzej po naszemu chyba. Sorry, mam małą zwiechę. W zasadzie to łapie mnie powoli choroba filipińska, ale trzeba czasami się odrobaczyć, także nie jest źle. Ulubieniec fanów i to jest Jakub Wojcki, Zawisza Bydgoszcz. Tu go kładziemy, czekaj, tu, o! Ale! Dossa Junior, Legia Warszawa. Kiełb, Jacek Kiełb, Korona Kielce. No to jest zawodnik ze Śląska Wrocław. Pod Beskidzie mamy go, czy nie? Ojrzyński, Leszek Ojrzyński. Sprawdzimy, zaraz sobie podsumujemy, zrobimy analizę boxa, zobaczymy co tam trafiliśmy. I tutaj Markowicz, schodząca gwiazda, Korona Kielce. Saszetka numer kolejna. Pa, pa. Otwieramy, zobaczymy co trafimy. Paweł Buzała. Lalalalala, zawodnik z Lecha. Grodzicki, Rafał Grodzicki, Śląsk Wrocław. Janukiewicz, Radosław Janukiewicz, Pogoń. Jodłowiec, Tomasz Jodłowiec, Legia. Coś nam się odwróciło i zobaczcie, jest! Żyro, Michał Żyro, Legia Warszawa i to jest właśnie to jest ulubienie fanów, na którego liczyłem. Kolejna saszetka. Pinto, powtórka. Strauss, Jagiellonia. Mamy tutaj Kucharczyka z Legii. Coś czuję, że no tak, śmierdzi. Zaraz będę pewno po kolejnego boksa leciał. Jak nie trafię, to mistrza. Masakra. Babiarz. Bartłomiej Babiarz. Ruch Chorzów. I na koniec Sarki. Emanuel Sarki. Gwiazda Wisły Kraków. Zostało nam 6 saszetek. Czy trafimy top mistrza? Nie wiem. Nie powiem. Nie mam pojęcia. Otwieramy. Zobaczymy. Szukamy. Top mistrzu, wskocz nam tutaj do unboxingu. Norambuena, chyba tak, Aleksis, w każdym razie, GKS Bełchatów, Golański, Paweł Golański, Kaźmierczak, Malinowski, bardzo dużo powtórek już widzę, teraz leci Gorkiewicz, Tomasz Gorkiewicz i na koniec Grzyb, Rafał Grzyb, gwiazda Jagiellonii.
5 szans na top mistrza. Otwieramy i patrzymy, to jest Jakub Słowik, Jagiellonia. Kędziora Wojtek z Gliwic. Mamy tutaj Slobodę, Anton Sloboda. I to jest Podbeskidzie, Piast Gliwice, Piast Gliwice, Garcia, Angel, Perez, Garcia. Wow, ten to musi szkolić. Mateusz Mak, Bełchatów. I na koniec trafiam sobie jeszcze Wołąkiewicz, Hubert Wołąkiewicz. Mistrz obrony to chłopak, którego szukałem 2 lata temu w unboxingach. Brakowało mi go do pełnej Legii. Mistrz obrony damy tu. Saszetki 4. 4 ostatnie szanse na top mistrza. Krakowia, to jest David Nowak, Bartłomiej Pawłowski, Lechia, Sochań, Korneliusz, wow, Zawisza, Bydgoszcz, Rafał Murawski, charakterystyczny zawodnik, Dankowski Kamil i na koniec trafiamy sobie znowu mistrza obrony i to jest Alberto Lululo z Piasta Gliwice. Oj, szalony. Trzy saszetki do końca boksa. I czy trafimy do mistrza? Nie wiem, coś jest. Kluczowy zawodnik. Powtórka. Masakra. Jak już coś skakuje, to już powtórka. No niestety, Arkadiusz Piech. Tutaj mamy. No mamy. Carlos, Luis Carlos. Zawisza Bydgoszcz. O, zobaczcie, kluczowy zawodnik i karta zwykła. Tak na ostawiona cię też coś trafiło, nie? I tutaj na koniec mamy jeszcze Maćka Dobrowskiego. To jest gwiazda z Pogoni Szczecin. Saszetki jeszcze dwie zostały. Dwie ostatnie szanse. Szanse oceniam na 3%. Korona Kielce i to jest Golański Paweł. Ulubieniec. Michał Mak, Gieksa Bełchatów. Mamy tutaj Tomasza Brzyskiego, Legię Warszawa. Legię chyba będziemy już mieli w komplecie, mam nadzieję taką. Joshua Silva. Zawisza. Henryk Berg, Legia Warszawa. I na koniec gwiazdka Bartosz Lusarski z Gieksy Bełchatów. Ostatnia saszetka. To była masakra, bo ostatnia saszetka dała nam, nie da nam. Nie da nam! 50 minęło i nie ma top mistrza. Cały czas cienki kolekcjoner, szalony kolekcjoner bez top mistrza. Ale nie przełamię się, nie kupię tych kart. Będę ich szukał dalej. Będę i znajdę. Mistrz obrony był jakiś tam sobie, Stawarczyk chyba. Z ruchu, nie chyba, tylko Stawarczyk z ruchu. Przepraszam bardzo, panie Stawarczyk. Panie Piotrze Stawarczyku, przepraszam cię bardzo. Mamy tutaj Jovanovicza. Z koronki Bonin, Grzegorz Bonin, Górnik Łęczna, Chrapek, Krzysiek, spod Beskidzia, Maciej Sadlok, Wisła i na koniec Bartlewski, Sebastian Bartlewski, schodząca gwiazda pod Beskidzie. No cóż, otworzyliśmy 50 saszetek, a top mistrza jak nie było, tak nie ma. Trudno, nie ma co płakać. Mam nadzieję, że kolejny boks, ale czy będzie boks? Nie wiem, czy będzie boks, ale jeżeli będzie kolejny boks, to ten boks da nam top mistrza, bo 50 saszetek przerobiliśmy, więc następne 50 musi też nam top mistrza. Musi, bo Panini napisało, że w 100 saszetkach na pewno będzie top mistrz. Parodia. Dobra, dzięki za oglądanie tego filmu. Sorry trochę za moje zachowanie. Nie zawsze jest fajnie, ale czasami musi być inaczej. Pozdrawiam was serdecznie. Szalony kolekcjoner. Cześć!